Ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Czy natknęliście się już na ten plakat zwołujący Marsz Niepodległości, plakat środowisk narodowych, bo to one są chyba organizatorami tego marszu, nie wiem, nie wnikam, nie znam szczegółów. A czy natknęliście się na kontrę do tego plakatu? Plakat stworzony przez środowisko więzi. Co myślicie o jednym i drugim? Są osoby, są środowiska, które w tym plakacie środowisk narodowych widzą pięść zaciśniętą, wzywającą do przemocy. Niektórzy wprost widzą, że ten różaniec został użyty jako kastet. Za chwilę ta pięść z kastetem, czyli różańcem, komuś przywali. Kontrą zatem do tego plakatu miałby być ten drugi plakat. Ale idąc w takim nurcie, można by powiedzieć do tych drugich środowisk: chłopaki albo dziewczyny, co wy robicie? Opamiętajcie się. Nie róbcie z różańca wahadełka. Przecież to jest wahadełko. Wahadełko nad Warszawą. Nie można tak używać różańca. Ogólna myśl. Bardzo często patrzymy na rzeczywistość tak, jak chcemy ją zobaczyć. Patrzymy i interpretujemy tę rzeczywistość według klucza, który mamy już przygotowany wcześniej. Bardzo trudno się tego pozbyć. Bardzo łatwo nam interpretować utartymi schematami. Iść drogą, która jest już nam znana i przetarta. A wystarczyłoby się zapytać i upewnić, czy rzeczywiście chcecie kogoś bić różańcem? Czy rzeczywiście chcecie, nie wiem, szukać wody w Warszawie za pomocą wahadełka? I nie, pewnie usłyszymy w odpowiedzi. Mogą nam się nie podobać środowiska narodowe, mogą nam się nie podobać środowiska więzi. Jedne i drugie środowiska mają swoich admiratorów, jedne i drugie środowiska mają swoich przeciwników, ale warto się szanować i być chyba bardziej powściągliwym w wydawaniu ocen. Dziękuję.